mój znajomy poznał kobietę. Niezwykłą kobietę. Niezwykłość tej kobiety polega na tym, że ona mu się niezwykle podoba. Ta kobieta mu się niezwykle podoba i on chciałby się w niej zadłużyć po uszy. To jest tak niezwykła znajomość, że on chciałby się zadłużyć po uszy, tylko że on by chciał wiedzieć, czy ta kobieta kocha jego. Bo on nie jest przekonany, że kocha jego, bo możliwe, że nie kocha jego, tylko kocha jego skórę, furę i komórę. To znaczy, mój znajomy jest facetem majętnym i tego się nie da ukryć w żaden sposób, poczynając od tego, jak się ubiera, jakim samochodem jeździ, jakie zegarki nosi i jakimi perfumami się polewa. Także tego się nie da ukryć, jak również nie da się ukryć tego, jakiego fryzjera się czesze. I mój znajomy poznał wreszcie kobietę, o której marzył przez wiele, wiele lat, ale teraz go gryzie. Gryzie go robak niepewności, czy ona na pewno kocha jego, czy jego majątek. No bo przecież każdy facet marzy o tym, żeby spotkać kobietę, która pokocha jego, a nie jego portfel. I jak to można sprawdzić? Jak to można sprawdzić, że kobieta kocha jego czy jego portfel? I najprostszą formą sprawdzenia jest po prostu zbankrutować. Zbankrutować i wziąć nową posadę, powiedzmy ciecia albo stróża. To tak, to wtedy, jeżeli kocha nad życie jego, a nie jego portfel, to ewentualnie będzie skłonna towarzyszyć mu dalej w życiu. Natomiast jeżeli się okaże, że nie kocha, to facet straci wszystko podczas tej próby. I facet się mnie pyta, jak on może się dowiedzieć, czy kobieta kocha jego, czy jego portfel. No ja pytam się faceta, namiętnie się pytam faceta, a co miałaby w tobie, w czym się miałaby zakochać, w czym chciałbyś, żeby się kobieta zakochała, w czym uważasz, że w czym się kobieta zakochuje. Każda kobieta, jak się zakochuje w mężczyźnie, to znaczy w czym się zakochuje. No i on mi wtedy wymienia, że kobieta, jak się zakochuje w facecie, to się zakochuje w jego urodzie, w jego aparycji, w jego sylwetce, w jego inteligencji, w jego umiejętności wysławiania się, w jego... Ja mówię, kochany, halo. Wyobraź sobie, że przychodzi do mnie facet i mówi, wiesz, poznałem wspaniałą, cudowną dziewczynę, która mówi, że się zakochała we mnie, ale się zakochała... Jak się zapytałem, w czym się zakochała, to się zakochała w mojej urodzie. A ja bym tak chciał, żeby ona się zakochała we mnie, a nie w mojej urodzie. I dlatego, kochani, niezależnie w czym się zakocha w tobie kobieta, czy to w twojej urodzie, czy w twoim portfelu, czy w twoim nazwisku, czy w twoim rodowodzie, czy w twoim banku się zakocha, to jest to tak czy inaczej jakaś twoja część. Nawet jeżeli się zakocha w twojej sylwetce, nawet jeżeli się zakocha w twojej urodzie, w inteligencji nawet jak się zakocha, to zapamiętaj, że to wszystko mógłbyś stracić i wtedy stałbyś się sobą. Jakbyś się stał sobą, to prawdopodobnie kobieta by cię przestała kochać, prawda? Dlatego, kochany, jeżeli masz takie wątpliwości, w czym się zakochała kobieta, czy w tobie, czy w tym, co posiadasz, co umiesz, to lepiej, żeby się zakochała w tym, co posiadasz, niż w zerze.